Dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik dotyczy zasad w modzie, które chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, króciusieńko je omówić i pokazać na wybranych przykładach, a w niedzielę zapraszam Was na filmik, który pokaże Wam te zasady na mnie. Pokażę stylizacje, które są zbudowane według poszczególnych zasad i takie stylizacje, które są zupełnie poza zasadą, a też złożone są z bardzo, bardzo podobnych ubrań, bardzo podobnych zestawów ubrań. Pierwsza zasada, której nie wyobrażam sobie tak naprawdę mojego dobierania ubrań, mojego ubierania się tak naprawdę, nawet mojego życia, to jest to, że jeżeli wybieracie jakieś ubrania, robicie z tego jakąś stylizację, zakładacie to na siebie, stajecie przed lustrem i podoba Wam się to, co widzicie, to wychodzicie z domu, idziecie w świat. Absolutnie nie zastanawiamy się, jak to inni odbiorą, czy innym się będzie podobało, czy ktoś nas pochwali, czy ktoś nas nie skrytykuje czasami. Wiecie, to jest tak, że ile ludzi, tyle tak naprawdę gustów. I może być taka sytuacja, że pewien element waszej garderoby, czy pewna właśnie stylówka, która będzie zachwycała niektóre osoby, przez inny będzie krytykowana. To jest zupełnie normalne, jest to naturalne, że pewne rzeczy nam się podobają, inne rzeczy nam się nie podobają. Jeżeli będziemy chcieli, czy to w kwestii mody, czy w ogóle całego życia, sprostać cały czas oczekiwaniom innych osób, wszystkich innych osób, no to nie będzie to fajne, ciekawe i twórcze życie. Jeżeli podoba się coś nam, to wystarczy, bo inne osoby mogą reagować bardzo różnie, a poza tym wydaje mi się też, że wiele osób w ogóle nie ocenia nas tak naprawdę, a jeżeli to robi, to tylko pierwszym rzutem oka, a potem już skupia się bardziej na tym, jak one same wyglądają i jak inni na nie patrzą. Także ta zasada nie wymaga moim zdaniem przykładów, ta zasada wymaga po prostu wcielenia w życie i bardzo, bardzo, bardzo ją Wam rekomenduję. Druga zasada, którą tutaj myślę, czy możemy ją wdrożyć, czy musimy wdrożyć, czy nie musimy, oczywiście nie musimy, ale te pozostałe zasady będą takimi zasadami, które myślę, że warto przynajmniej o nich wiedzieć, bo czasami bywa tak, że widzimy jakąś kobietę i nie ma ona na sobie ani najnowszych kolekcji, ani najdroższych, bardzo jakościowych ubrań, ani zbyt wiele na tych jej tutaj stylizacjach się nie dzieje, nie ma jakichś niewiadomych dodatków różnych, czy kolorów, czy faktów materiału, czy oryginalnych krojów, a my patrzymy na nią i mówimy, no wygląda z klasą, albo wygląda elegancko. No i właśnie, jak te kobiety to robią? Pierwszą taką zasadą, która myślę, że bardzo nam ułatwi tutaj sprawę, to jest zasada trzech kolorów, która mówi o tym, że w ubraniach wykorzystujemy, w naszych stylizacjach wykorzystujemy trzy kolory, ale nie tak, że jeden z tych kolorów jest czy rozbity na mnóstwo innych odcieni, tylko konkretne trzy kolory, na przykład beż, czerń, czerwień, na przykład granat, biały, pomarańczowy. Tutaj połączeń kolorystycznych jest bardzo dużo, tutaj tylko chodzi o to, żeby była zachowana zasada trzech kolorów, co pozwoli nam uniknąć takiego wrażenia miszmaszu, bałaganu, przypadkowości dobranych ubrań. Czyli jeżeli taką zasadę stosujemy, możemy być często wyglądać na przykład jak kobiety, które wybierały ubrania całkowicie świadomie, stosując pewne miksowanie kolorystyczne, nawet wtedy, kiedy założyłyśmy na siebie po prostu to, co w tym momencie miałyśmy w szafie, co było czyste, co było opracowane i pobiegłyśmy do swoich obowiązków, do pracy, czy tam do czego innego, co jeszcze robimy. Ta zasada myślę, że jest taką zasadą bardzo też uniwersalną, bo nie mówi ona tutaj nic o stylach, nie mówi ona tutaj też nic na przykład o dodaniu jeszcze wzorów, bo też możemy odzwierciedlać w innych elementach garderoby, na przykład kolory, które są w danych wzorach. Czyli taka zasada myślę, że jest warta wypróbowania. Zasada numer dwa. To jest zasada nazywana 2 plus 2. I teraz o co w niej chodzi? Chodzi tutaj o to, że kiedy chcemy stworzyć takie wrażenie, że ubrałyśmy się starannie, że nasze ubranie jest przemyślane, że wyglądamy elegancko, ale nie nastarałyśmy się za bardzo, to wówczas tę zasadę stosujemy. To już tak na marginesie, ja bardzo lubię to słowo nastaranie. Czasami jest tak, że widzimy kogoś i ten ktoś wygląda jak spod igły, tam nie ma żadnej fałdeczki, każdy włosek przylega, każda rzęska jest wywinięta, ubranie jest jakby zgrane z tą osobą i patrzymy na nią i doceniamy to jej nastaranie, ale na przykład ta stylizacja nas nie interesuje, nie pobudza nas, nie ma ona w sobie tego czegoś. I dla tych wszystkich osób, które lubią ubrania proste, klasyczne, eleganckie, ale jednocześnie chciałyby, żeby nabrały one troszeczkę takiego luzu, ta zasada jest myślę, że idealna.
mówi ona o tym, że dobieramy dwie rzeczy, tak zwane eleganckie, i dwie rzeczy takie codzienne. Tutaj znowu to słowo mi chyba najłatwiej użyć, casualowe. Takie, które są troszkę jakby sportowe, troszkę takie na luzie, o, w ten sposób. Takie, które moglibyśmy założyć tak naprawdę na każdy etap naszego życia i do wszystkiego, co w tym momencie robimy, będziemy się czuli tym bardzo swobodnie. O, swobodne też myślę, to słowo może to określać. I tutaj powstaje nam taki bardzo miły dla oka naszego miszmasz, a właściwie to nawet nie miszmasz, ale takie wrażenie, że to jest elegancja na luzie. Niekoniecznie sportowa elegancja, bo my często używamy tego pojęcia, ale ono znaczy coś zupełnie innego. O tym myślę, że kiedyś jeszcze powiemy. Ale właśnie elegancja na luzie, że ta osoba jest elegancka, ale tutaj się specjalnie nie starała. Jakoś tak jej to wszystko tutaj wychodzi. I też, jak widzicie na zdjęciach, myślę, że to są przykłady mówiące o tym, że rzeczywiście ta zasada działa, ta zasada łączenia rzeczy z eleganckimi, z takimi bardziej nonszalanckimi, daje nam taką możliwość bycia odbierane jako eleganckie, ale na luzie, pewne siebie, i też inne tutaj jeszcze cechy mogą do tego dojść. Trzecia zasada, która też myślę, że warta jest przekazania, to jest zasada bloków kolorystycznych. Ja pamiętam, że jeszcze za czasów mojej młodości ta zasada w ogóle nie obowiązywała, wręcz przeciwnie, myśmy się ubierały inaczej. Ubierałyśmy się tak, że miałyśmy przeplatankę kolorów, czyli na przykład mamy na sobie czarny sweter, mamy na sobie, powiedzmy, no nie, jeszcze coś innego dodajmy, żeby to było wszystko jasne, mamy o czerwoną na przykład czapkę, granatowy płaszcz, czerwony szalik albo też na przykład czerwoną spódnicę i czarne kozaki, czyli mamy takie białe-czarne na przykład przytaczane kolorystycznie, a w tym momencie mówi się o tym, że lepiej wyglądają te ubrania, które są zgrupowane w dwa bloki kolorystyczne. Mamy górę i mamy dół, czyli na przykład lepiej niż czerwony płaszcz, czarny sweter, czerwone spodnie, czarne buty wygląda czerwony płaszcz, czerwony sweter, czarne spodnie, czarne buty. Sprawia to wrażenie takiego bardziej uporządkowanego tutaj stylu, czy takim bardziej uporządkowanego wyglądu. Fantastycznie też wydłuża naszą sylwetkę, bo te bloki kolorystyczne właśnie działają bardzo wydłużająco i wysmuklająco. Spróbujcie, jak to może wyglądać, jak się Wam to sprawdzi. No, ja muszę powiedzieć, że tak jak sobie już dzisiaj robiłam przebitki, które pokażę Wam w niedzielę, moim zdaniem wygląda to naprawdę całkiem fajnie. I ostatnia zasada, którą chcę Wam przedstawić, to jest zasada różnych faktur w zestawach monochromatycznych. Wyobraźcie sobie, że macie na sobie na przykład granatowy sweter, granatową spódnicę, granatowe kozaki i teraz granatową torebkę. Niech jeszcze też tutaj będzie, żeby był jakiś dodatkowy jeszcze element. I teraz wyobraźcie sobie, że wszystkie te ubrania są matowe. Są takie, że jakby każdy materiał, chociaż nie jest tym samym materiałem, ale wygląda bardzo podobnie. Mało odbija światło, ma ten sam odcień, ma tę samą grubość, ma ten sam stopień miękkości na przykład. Wyglądamy dobrze, wyglądamy schludnie, wyglądamy smukło w wielu przypadkach, bo te monochromatyczne jednak zestawy wysmuklają, wydłużają sylwetkę, ale nie wyglądamy ciekawie. Oko, osoba, która na nas patrzy, prześlizguje się po nas i gdzieś tam dalej jeszcze idzie. Co zrobić, żeby wyglądać też tak samo dobrze, ale ciekawiej? No właśnie, wyobraźmy sobie, że mamy nadal na sobie tę stylizację w kolorze granatowym, ale mamy powiedzmy na sobie granatowy, kaszmirowy sweter. Do tego mamy spódnicę satynową. Do tego mamy kozaki ze skóry matowej i do tego mamy na przykład torebkę ze stylu skóry lekko błyszczącej albo z jakąś fakturą jeszcze powiedzmy choćby skóry, nie wiem, węża czy tam jeszcze inne, które możemy sobie tutaj wyobrazić. I to zestawienie kolorystyczne, chociaż też jest monochromatyczne, wygląda po prostu ciekawiej. Oko zawiesza się na pewnych fragmentach, idzie od jednego fragmentu do drugiego i jesteśmy wtedy często oceniane jako osoby, które ubrały się ciekawie.
założyły na siebie ciekawe zestawienia. Ciekawa jestem, jakie są Wasze zasady, czy w ogóle stosujecie takie zasady w ubiorze. Chciałabym tutaj bardzo chętnie poczytać o nich, zresztą myślę, że tak jak zawsze czytamy te komentarze też nawzajem. Ja muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, którą z tych czterech zasad stosujemy, to zdecydowanie rekomenduję Wam zasadę pierwszą, jeżeli jesteśmy zadowolone z tego, jak wyglądamy, jeżeli podoba nam się to, co widzimy w lustrze, to odbiór społeczny tego jest naprawdę mniej ważny. Możemy wtedy cieszyć się życiem, możemy wtedy lubić siebie, możemy wtedy czuć się dobrze także we własnym ciele albo też w ubraniach, które mamy na sobie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w takim razie w niedzielę na drugiej części.